Siema, tutaj Juas i zapraszam was na kolejny odcinek z serii Quake. I to będzie prawdopodobnie ostatni odcinek z pierwszego Mission Packa, z Curse of Armageddon. Zobaczymy, jest spora szansa. No więc jedziemy sobie, epizod trzeci. Sekretny poziom tego epizodu. I Edge of Oblivion. Zobaczymy. 74 przeciwników, 0 sekretów. Chyba jeszcze 3 poziomy zostały, licząc z tym sekretnym. Jak mi się wydaje, bo parę dni nie nagrywałem Quake'a, bo mogłem zapomnieć już. No ale dobra, jedziemy sobie. Czym jest ta winda? Czy mogę ją wcisnąć? Mogę. O, nie wiem, czy to był dobry pomysł. Dobra, The Edge of Oblivion. Ostatni epizod i poziom sekretny. Będzie na pewno bardzo ciężko. Ale jesteśmy gotowi. Znaczy ja jestem gotów, a wy będziecie patrzeć, jak się męczę. Ale dziwaczna winda, matko. Okej, tu jest czerwony pancerz na dole. Dobrze wiedzieć, trzeba to zapamiętać. I tu jest wor na początek. Z grubej rury widzę. Okej. No, nieźle. Muszę przyznać, że ciekawie. Dobra. Rozwalony. Uff. Nieźle wyszło. To ty już za pajacerko odwalasz. No trzeba. To będzie fajny poziom. Pamiętam go jak kiedyś przechodziłem i mi się bardzo spodobał, tylko będzie trudne oczywiście, no ale to można się spodziewać. Myślałem, że to będzie, szczerze mówiąc, obniżona grawitacja. Tym bardziej, że już był taki poziom w podstawce z obniżoną grawitacją, no ale nie, o dziwo nie. Bardzo mi przypomina się od razu Quake 3, jak widzę ten poziom. Oj, proszę, tu mamy ukryte rzeczy, ale nie ma sekretów na tym poziomie. To też jest ciekawe, że tu nie ma w ogóle sekretów. O, ej, dobrze, że się odwróciłem. Ej, nie wiedziałem naprawdę, że to coś takiego się stanie. Przysięgam. Ale po prostu chciałem sprawdzić, czy coś jest na dachu. No i faktycznie jest. Ale tak dziwnie się pojawili, nawet bez tego. Nie było żadnego teleportu, nic z tej animacji pojawiania się. Ilu ich tam jest? Bardzo dużo się pojawiło. Tam jest quad damage na górze. Tam Shambler chyba biega. O Jezus, to będzie... Pamiętam, tu jest dużo ciężkich wrogów. Będzie worów pełno, Shamblerów. Będą wszędzie biegać. O, siema, nie widziałem was. Fajnie, że tak sobie staliście. Jakieś ogry. Ogry to jeszcze możemy z tego trafić. Łatwo będziemy tutaj mogli omijać wszystko, bo jest dużo otwartego terenu. Więc z tym nie będzie problemu. Jak się tam... to nie będzie takie trudne, żeby się tam dostać. No tak, chyba najlepiej wziąć od razu ten quad damage. Tak mi się wydaje. Zapiszmy sobie. I od razu pobiec naprzód, porozwalać duże rzeczy, jak się uda. Niech będzie tu. Dobra. Bierzmy to jak najszybciej i żeby porozwalać duże rzeczy. Okej, no to porozwalałem. I od nowa, no nie. Spike Minesy się pojawiają gdzieś. Dobrze, to już będę wiedział na przyszłość. Dobra. No to jeszcze raz. Ciekawe, gdzie te Spike Minesy są teraz. Ej, Juas, kretynie. Po co ty... Po co ja to przechodzę, skoro ja zrobiłem zapis? Po co? Tam był jakiś Spike Mine się pojawił. No teraz już wybuch, mam nadzieję, że... O Jezus, no właśnie te Spike Mine będą się tak pojawiać chamsko i mnie rozwalać od razu. Czyli to był tamten. Już go rozwaliłem, się pojawił znikąd. Tak, porozwalajmy te wszystkie Shamblery jak najszybciej. Coś się pojawiło gdzieś? Nie wiem. Spike Mine. Dobrze, super. Oho, jakiś kolejny spawn. War.
Nie wiem, czy rozwalony, czy nie. O Jezus, to będzie straszne. To jest okropny poziom do walki z nimi. Też się nie ma gdzie ukryć za bardzo. Zobaczmy sobie, co to pojawia. Czy będą cały czas wy? Tak, cały czas wy jesteście. Będą wy. No dobra. O, dwa wory się pojawiły tam na dole. Dobra, to idźcie. Nie przeszkadzam wam. Bijcie się. Chociaż ten fint to za dużo nie zrobi przeciwko dwóm worom raczej. O Jezu, o Jezu. Ten szambler mi zasłania teraz. Nic nie widzę. Tamtych możemy rozwalić. Z daleka bez problemu, nic nam nie zrobią. Dobrze, że mam rakiet dużo. Oni się w ogóle nie biją, tamten się zablokował. Fajnie. Cieszę się niezmiernie. Zawsze mogę na was liczyć. Moi sprzymierzeńcy z rogu przywołania. Zawsze można na was liczyć. Dobra, zapis. Oho. Ta, co chwila będzie się coś pojawiać. O Jezus! No, no to fajnie. Co to było? Złą broń wybrałem. Wy widzicie, co tu się dzieje? Bo ja widzę. To nie jest zbyt ciekawe. Ale wszystko można ładnie sobie wyczyścić rakietkami. Tamten wor na szczęście nic nie robi. Nie wiem, czy ta tarcza mnie ochroniła przed zgonem? Bo ona odbija obrażenia, ale... Chyba nie absorbuje. Może od razu odbija i absorbowała, nie wiem. O, to teraz żem wymyślił. O matko, pocisk mnie goni. Idź stąd! Zablokował mnie jeszcze. Przyjaciel. O ty gnoju, dobra, wiesz co? Wkurzasz mnie. Padaj. Bo on jest w ogóle kompletnie nieprzydatny, tylko będzie mi przeszkadzał. Spadaj stąd. Coś tu słyszę gdzieś. Jeszcze jeden zapis może. No, ciężki poziom, bardzo ciężki. Nie wiem, jakim cudem ja przeżyłem tego Spike Mina. Ta tarcza chyba jednak mnie ochroniła, chociaż ona tylko odbija obrażenia. Może od razu odbiła i go zabiła? Tak szybciej niż normalnie. Może? Dobra, tu na razie nie. Zobaczmy sobie, co tu się dzieje. Muszę trzymać cały czas to, jak mi jakiś Spike Mine przyleci. Nie wiadomo skąd. Tu jest pentagram. Ej, zobaczcie, ilu ich tu było. No, co jest? Masakra. Dobra, tu jeszcze nie wchodzę. 48 już załatwionych, no dobra. Fajny poziom. Podoba mi się. Jeszcze tam nie wchodzę. Na górę trzeba iść, tam chyba jeszcze nie byłem. Dobra, to przygotujmy się. Oho. Coś się gdzieś włączyło. Szambler tam jest i jakiś wor chyba się gdzieś pojawił. Bo rzucał we mnie. Bo nie wiem gdzie. A nie, to szamblery. Nie, przysięgam, że jakiś wor był. Może i nie. Przewidzenia. O kurde, o jest problem teraz. Dobra, podejdź tu. Raz ten drugi. Auć. Kurde, nie za dobrze. O Jezus! No nie! O, rety. Dwa szamblery, a ja właśnie nie mam za dużo amunicji. Żeby ich rozwalić. No nie mam. Dobra, to tam nie idziemy. Wiecie co? Wrócę się ogólnie na początek. Tam przecież leczenie było. Widzę, że za dużo tu nie ma. W ogóle leczenia. Właśnie, tego pancerza jeszcze nie będę brał. Na razie nie. Nie mam za bardzo gdzie iść. Tych szamblerów też ciężko będzie z nimi walczyć. No dobrze, zobaczmy.
Czy ja tu wszędzie... nie wiem, czy ja tu wszędzie byłem. Dobra, niech będzie. Pójdę tutaj. Zobaczę, co tu się dzieje. Może będzie trochę amunicji? Nie, muszę jednak mieć ten złoty klucz. Chyba, że ten pentagram, właśnie. Dobra, niech będzie. No, wskocz tu. Niech będzie ten pentagram w sumie, czemu nie? Teraz przynajmniej będę mógł ich rozwalić. O, tu jeszcze jest to. To miło. Trochę amunicji dostaliśmy, super. Dobra, nic mi nie zrobicie. Coś tam się jeszcze pojawiło groźnego, jakiś spike mine znikąd. Dobra, zapis. Wor tam jest na dole. Okej. Dobra, ten klucz. Też fajnie się do niego trzeba dostać. Tak nietypowo. Dość. Dobra, coś tu jest poukrywanego? Nie widzę, tylko amunicję do rakiet. To mam fajnie 100 rakiet, no ale... Oho. Jakieś skragi na dole się pojawiły. Gdzieś widzę wory już z daleka. Też je sobie rozwalmy z bezpiecznej odległości. O, no to mamy bezpieczną odległość, Jas. Dobra, spokojnie. Ten tu skąd się wziął w ogóle? Dobra, jak to tam wygląda? Wygląda spokojnie. Ale jeszcze klucza nie wziąłem. No właśnie. Jeszcze klucza nie podniosłem. No właśnie, coś tak czułem. Dzięki Bogu, że Spike Minesów nie ma, bo nie mam Nailguna, żeby je rozwalić. Piu. Dobra. Wory wszędzie się pojawiają. Ale no straszny poziom, ciężki. Ej, nigdy chyba nie było tyle worów, co na tym poziomie, nigdy. Dobra, na szczęście trafiasz w ziemię. Jeden tam był. Goni mnie, goni. Nie za fajnie. Dobra. Rozwalmy go w końcu. Super. Jeszcze tu się skragi jakieś pojawiają. Znikąd kompletnie. Już wszystko wyczyszczone. Czterech wrogów. No to chyba wszystko będzie, mam nadzieję. Jak nie, to trzeba kogoś poszukać. Gdzieś w specyficznym momencie się pewnie pojawia. Ale mam nadzieję, że ta czwórka będzie na końcu. Dobra, ja save'uję tutaj ostro. Widziałem już wora. Okej. Leży jeden. Bo Mjolnir jest do wzięcia. Tu jest kolejny wor. Same wory wszędzie i szamblery. Masakra poziom. O, i na końcu szambler. Tylko nie mam właśnie... Chyba, że wezmę tą amunicję. O, i teraz mam. Żeby go rozwalić. No i pięknie. I to wszystko widzę. Super. Weźmy sobie amunicję. I wróćmy się teraz na sam początek po ten czerwony pancerz. No i dobra. Ślicznie, mamy wszystko. Znaczy, amunicja by się przydała. Ale nie jest tak źle. Tylko nie jesteśmy gotowi na te miny kolczaste. Nieszczęsne, nienawidzę ich. Ale poza tym ta amunicja jest. Może być. Na pewno coś nazbieramy. Przy kolejnym poziomie, liczę na to. Dobra, spadam stąd. Wszystko jest. Dobra, super. Fajny poziom. Od razu mi się skojarzył Quake 3 Arena, jak zobaczyłem. Ten otwarty poziom gdzieś w kosmosie. Jak to wyglądało. No dobra, jedziemy dalej. Dobra, poziom czwarty, nie licząc poziomu sekretnego. Czyli chyba przedostatni. The Gauntlet. No dobra, 90 przeciwników, 6 sekretów.
Dobra, tu już są sekrety normalnie. Także jedziemy. Dużo amunicji, dużo broni, to mi się bardzo podoba. Od razu na samym początku mamy sekret. Musimy sobie walnąć tutaj te cztery portrety. Odblokuje nam się przycisk, wciśniemy go i dzięki temu odblokuje nam się kolejny czerwony pancerzyk. O dobra, nie wiedziałem, że mogę go wziąć. Dobra, myślałem, że przejdę po nim po prostu. Super, niech on sobie tu będzie. Mamy kolejny czerwony pancerz na przyszłość. Jesteśmy zabezpieczeni, jeżeli chodzi o zdrówko. Bardzo dobrze. Tu jest mnóstwo, ogólnie widzę właśnie, apteczek. Bardzo dobrze, jesteśmy zabezpieczeni. Ogólnie właśnie The Gauntlet poziom się nazywa. Gdzie tu idziesz, jak tłumaczę? Ogólnie Gauntlet może być jakaś rękawica, ale w tym przypadku chodzi o pojedynek, jakieś wyzwanie. Także zobaczymy, no ten poziom na pewno będzie takim wyzwaniem. Trzeba uważać. Oho, to już wygląda jakaś pułapka, która ma mnie zabić. Więc może wezmę sobie to. A i co mam teraz? Oho, dobra, przyciski nacisnąć. Nie ma problemu. To było proste, na szczęście w miarę. Czekaj, oś rozpadł. Zniknął. Dobra. Byśmy zostali... Ej, chociaż na upartego to jakoś by się tam ten... Zmieścił Ranger, jakby mógł. Ale wiadomo, to jest tylko gra. Nie zmieściłby się. Biedaczek. O kurde, Shambler. Rozwalamy go szybko. Dobra. Tylko teraz pytanie, czy ja będę mógł wrócić tam na początek, po ten czerwony pancerz? Mam nadzieję, że będę mógł. Będę mógł, dobra, spoko. Zapis i może sobie wezmę jakąś lepszą broń. Oho. Jak coś czułem. Spodziewałem się worów nawet, ale na szczęście nie tym razem. Okej, okay, tutaj mamy kolejny sekret. Tym razem w ten musimy sobie portrecik walnąć. I mamy mega zdrówko. Na razie niech sobie będzie. Tutaj chyba... Jest coś bardzo nieprzyjemnego, o ile dobrze kojarzę. Tak, lawa tutaj. Co mnie nawet widać, że to może się coś... Obniżyć, przesunąć. Dobra, i to się z powrotem zamyka. Tu jest strasznego. Jakiś ogr. Nie, to nic strasznego. Tu jest wor. Już gorsze. Gdzie mnie tu gnoju? Ten wor tu podejdzie, czy nie może? Podejdzie, dobra. Jestem pod wrażeniem, że ten wor nie wpadł tam, w te milarki. O dziwo nie. Dobra, tu jest zamknięte. I tu trzeba iść. To się może źle skończyć. Dobra. Coś tu złego się nie stało? Nie. Okej. Okay. Siema. Panowie. Dobra, idziemy po Armagona w tym odcinku. Rozwalamy go. Kolejny generał, który przejął wojsko Quake'a. Po tym jak ta władczyni z podstawki nie dała rady. Okej. A, ja odkryłem tamten sekret i go nie wziąłem w końcu. No to może go weźmy chociaż, żeby się zaliczył. No tak, zapomniałem. Dobra, przeskoczę tu, przeskoczę. Okej. Apteczkę też wziąłem. Bez sensu. Dobra, na razie jest git. Czy tu mogę wpaść? Wydaje mi się, że tu można wpaść na dół. Tego co kojarzę. To można było. Dobra, tutaj srebrny kluczyk. Idziemy sobie dalej. Uuu, dobra, żartowałem. Siema. Po kolei. Jakie cwaniaczki, jakieś pułapki próbujecie robić. Nie tylko takie pułapki, które już są w tyle zbudowane, ale nawet oni próbują coś zdziałać. No, to było niezłe.
Tylko mi więcej rakiet dajecie, tak naprawdę. Dobra, tutaj ogry. Dużo ogrów na tym poziomie, bardzo dużo. Na razie jest o wiele łatwiej w porównaniu do poprzedniego poziomu, no to zdecydowanie. Jest dwor z jakimś ogrem. Jakbyście ze sobą walczyli, to by było miłe. O właśnie, coś takiego. Super. Patrzcie, coś tu mnie blokuje czasami. Widzicie, nie mogę. Teraz próbuję iść i nie mogę. Może to ciało tego ogra. Aha, srebrny kluczyk, coś tu będzie. Tutaj jest zamknięte. Aha, tu później wrócimy, no dobra. Spoko. Nie no, wydaje mi się, że zaraz tu można zejść. Tak, można tu sobie spokojnie pływać. Co to jest za teleport? To chyba nie jest sekret. Nie. Okej, ciekawy teleport. Tutaj też jest i też nie teleportuje na początek. Okej. Interesujące teleporty. Wiem, że tutaj coś jest, ale to nie jest sekret. Jak tutaj się spadnie, mi się wydaje. Tak, coś tam na 100% jest. Jest, tylko że to nie jest sekret, ale warto wiedzieć, że tutaj jest pierścionek z niewidzialnością. Dobra, teraz szybko tu. Wchodzimy. Zaraz, nie wchodzimy? Po co mi ten kluczyk był? Zaraz, zaraz, co ja zrobiłem właśnie? Bo zapisałem teraz bez sensu. I nie wiem, gdzie mam iść. Wziąłem ten kluczyk, wziąłem. Dobra, nie tu. Czyli muszę się cofnąć w takim razie jeszcze bardziej. Tak? Rozumiem? Dobrze czy nie w końcu? Ja już nie wiem. Już się gubię. No tam było zamknięte. O Jezus, teraz takie marnotrawstwo jest. No, na sam początek mam się wracać? O, chyba tak. O Jezus, no to w takim razie było takie marnotrawstwo. Nie wiem, tu nic nie ma. Ale zaraz, zaraz, czemu ten ogr tam był? Nie, on tu jest otwarty, to ja tu nie mogłem wejść? Jak ja to wtedy zrobiłem? Że tu nie wszedłem, no brawo Iwias. Dobra, można tu sobie wszystkich rozwalić. Nic mi nie zrobią. Ej, trzeba się wrócić tam na początek. W takim razie i tego ogra załatwić. Co on tam robi? Dobra. Co ty sobie myślisz? Pewnie się zespawnował jak stąd wyszedłem. Pierwszy raz. Prawdopodobnie. Pewnie tak. Dobra, nie idzie źle. Jeszcze cztery sekrety, ale to spokojnie, ponieważ tutaj w tym miejscu są aż dwa sekrety. Za chwilę je sobie odblokujemy. Tak, dobra, pierwszy sekret tutaj. Trzeba strzelić w to miejsce. No, nie wiem, czy strzelić, czy co ja mam tutaj zrobić. Wydawało mi się, że strzelić. A nie, tutaj, Boże. Tu strzelić. W tym miejscu, myślałem, że tu. Takie wybrzuszenie było. I tutaj mamy quad damage teraz. Ale jeszcze go nie biorę. Tu jest drugi sekret, od razu sobie pójdziemy. O, to wskoczyłem, brawo. Tu jest drugi sekret. Ej, no ściana mnie, sufit blokuje. Chyba muszę wcześniej zacząć skakać, tak jest. Tu jest kolejny sekret i tu mamy logo twórców tego Mission Packa, czyli Hypnotic Interactive, które później było Ritual Entertainment i później przejęte przez Mambo Jumbo. Wydaje mi się, że już mówiłem to. Ale mówię jeszcze raz. Dobra, zapisujemy sobie, bierzemy pentagram i od razu quad damage i idziemy siać spustoszenie tam dalej. Dobra, rozwalamy wszystko na naszej drodze. Jak najszybciej do przodu. Pięknie.
Co to wszystko? A tu jakieś rybki są. Jeszcze póki mam quad damage, skorzystam z tego. Dobra, ślicznie. Ale porozwalane. Ładnie. Straciłem co prawda całą amunicję do Nailgana, no ale myślę, że poszło ładnie. Teraz się wróćmy, ponieważ tu jest sekret. Od tego momentu, no to w sumie zaraz po tych dwóch sekretach. Tutaj na dole, jak sobie zaskoczymy do tej wody. Tu mamy przejście. Pancerzyk i rakiety. W sumie nie chciałem tego pancerza już zmieniać, ale... No niech będzie, i tak tam mamy na początku jeszcze jeden czerwony pancerz. O Jezus, będę musiał się wracać na sam początek poziomu. Nie wiem, czy będę mógł w ogóle. Mam nadzieję, że będę mógł. No, wszystko to pozbierałem, wszystko. Dobra, czyli jeszcze raz tu. O, i tu będzie od razu ostatni sekret. Tą ścianę trzeba sobie uderzyć. A nawet nie uderzyć, wystarczyło podejść. Dobra. No i tyle. Wszystkie sekrety są. Co to jest za przycisk? A, tutaj... A, to tutaj jest powrót po prostu wcześniej. Fajnie. To jest połączone. Kolejny szambler. Którego trzeba sobie rozwalić. Dobra. Jeszcze 6 wrogów. No tu pewnie będą. Dobra, centroidy na koniec poziomu, tak? Ej, to nie był tak naprawdę taki trudny poziom. Jak się wydawało. Tak, już wszyscy, proszę bardzo. Fantastycznie. Czyli teraz się wróćmy po ten czerwony pancerz. Tam wiem, że jeszcze jakaś amunicja była, to sobie ją pozbieramy. Chyba do Nailgana właśnie. Dobra. Mamy to, możemy stąd spadać. Kurczę, nie wiem, czy to jest ostatni poziom, czy przedostatni, bo już szczerze mówiąc nie pamiętam dokładnie. Wiem, że jeszcze będzie finałowy poziom z bossem ostatnim, ale on chyba jest oddzielnie, jeszcze później. To nie wiem, czy jeszcze będzie jeden poziom w tym epizodzie trzecim. Szczerze mówiąc, naprawdę zapomniałem. Może jakbym sobie przejrzał, bo w sumie mam pod ręką. A nie, tylko nazwy epizodów mam pod ręką. A poziomów nie mam. Dobra, chyba tyle. Mogę to mega zdrówko wziąć, chociaż nie ma znaczenia. I tak je stracę. W kolejnym poziomie. No już nie była amunicji do Nailgana, chyba mi się przewidziało. O, był tam napis Armagon Awaits. Czyli to był ostatni poziom trzeciego epizodu. Tak, bo to jest już finałowy poziom. Armagon Slayer, jest leża Armagona. Jeden przeciwnik, 0 sekretów. No i dobra, w takim razie czas na finałowego bossa. Jedziemy sobie. Dobra, zaczynamy. Możemy sobie całą amunicję pozbierać. Jest tam Armagon w środku, o ile dobrze wiem. Wiecie co? Nie, jeszcze raz sobie wczytam. Tego mega healtha nie będę na razie zbierał, bo szkoda. Dobra, tej broni też nie zbiorę. Weźmy całą amunicję, pozbierajmy. Chyba muszę podejść, żeby on wyszedł. No to spokojnie, pozbierajmy wszystko. I będziemy atakować, nie wiem, albo Thunderbolta, albo... Z laser cannona w sumie możemy, bo ma chyba większy zasięg. Dobra, zaczynamy. Dawaj, Armagon. Pokaż się, gnoju. Przestań się tam wirować w tej betoniarce, tylko wychodź. No i jest Armagon. Tak on się prezentuje. Tak wygląda. Auć. Półmechaniczny. Półorganiczny. O Jezus. Pff. No to będzie straszne. Jak już widzieliście, ma rakiety przyczepione i laser kanony. Także nie, trzeba na dystans go wziąć. Niepotrzebnie tak podchodziłem. Musimy go atakować na dystans, bo to inaczej nie ma sensu. O, skubany, on jeszcze przewiduje moje ruchy. Ale...
O Jezus, co to będzie straszna ta walka. Fajny Armagon. Muszę przyznać. No ciekawy. Ej, to od razu wezmę ten Mega Health faktycznie, bo to nie ma sensu czekać. Dobra, niech on wyjdzie najpierw. I sobie zapiszmy. No, ciężki będzie. I teraz z nim walczmy. Trzeba będzie korzystać z tych pilarów jednak. Filarów. O! Dobra, chodź tu gnoju. Obecny generał tych oddziałów Quake'a. Skubaniec przewiduje, gdzie ja idę. I strzela w moim kierunku. Dobra. To się skończyło. Teraz niech będzie Super Nail Gun, w sumie jest ok. Dobra, na bliski dystans z laser cannona wali, a na daleki z rakiet. O Jezus. Tak, niech on tu podejdzie. Zablokowałem się chyba. Zginął? Zginął. Dobra, uff. O, dużo życia miał skubany. Cały laser cannon poszedł i prawie Super Nail Gun. Tylko jego nogi zostały. Ślicznie, Armagon pokonany. Ten motyw z nogami w sumie w Quake 2 też się pojawi. Bardzo podobny, jak nie identyczny. No ale to już jak w Quake 2 będę kiedyś grał. Wtedy zobaczymy. Dobra, Ranger, uciekaj, nie patrz się na ten teleport, tylko spierdzielaj stąd. Zanim się jakiś Armagon 2.0 nie pojawi czy coś. No dobra, chyba się udało. Super. Teleport to chyba ludzki się pojawił, czyli uciekliśmy stamtąd. I pokonaliśmy Armagona. No, skubaniec był ciężki. Z tych rakietnic to ogromne obrażenia zadawał. 2-3 rakiety z czerwonym pancerzem widzieliście. 150 HP i po mnie, tak czy siak. No i super, Armagon zginął. Wraz z utratą magii. Co tu jest napisane? Zaraz. Wraz z utratą magii twierdza Armagona zaczyna się rozpadać. Szczelina, którą stworzył, aby wysłać swoje oddziały, zamyka się i pieczętuje na zawsze. Okej. W chaosie, który nastąpił, ściana zawaliła się, odsłaniając jeden pozostały portal czasowy. O! Proszę, ale fuks. Dobra, ponieważ twoje szanse na ucieczkę szybko... Zaraz, co? Szybko rosną? A, slim, dobra. O, czyli opadają w takim razie. Dobra, uciekamy do portalu. Nieważne, gdzie nas zabierze. W błysku światła pojawiliśmy się w domu. No, teoretycznie w domu. Command HQ. Bezpieczni, fajnie. Dobra. Czyli tyle, koniec. Pierwsza Armagon ukończony, Armagon rozwalony. Pierwszy mission pack mamy za sobą. Fantastycznie. Congratulations! Dziękuję. Dobra, będę musiał to kołysanie się broni wyłączyć teraz, bo nie jestem fanem tego w Quake'u 1. Nie podoba mi się to. Dobra, oddziały Quake'a po raz kolejny padły pod naszą potężną ręką. Tak. To ostatni raz, jak widzimy oddziały Quake'a? Oczywiście, że nie, ponieważ jeszcze zostały 3 chyba DLC-ki. No, Dissolution of Eternity, Dimension of the Past i Dimension of the Machine. No i dobra, w takim razie w kolejnym odcinku zaczniemy sobie Dissolution of Eternity. No jeżeli chodzi o ten odcinek, no to już by było na tyle. Widzimy się w kolejnych. Siema!